Dzień dobry, serdecznie witam. Mamy nowy sposób rozliczania faktur za energię elektryczną. Jako pierwsza wprowadziła to ENERGIA. Ten film dotyczy miliona gospodarstw domowych. Tak, milion z was otrzyma w najbliższym czasie fakturę właśnie w tym stylu i dokładnie pokażę wam. O co w tej fakturze chodzi, jak ją czytać, jak ją rozumieć i dlaczego jest tak bardzo dla nas istotna. Pierwszą firmą w Polsce, która prowadziła te faktury wynikające z usta obowiązku ustawowego, jest Energia czyli tu mamy Pomorze, no i nie tylko Pomorze. W najbliższym czasie wprowadzi to Enea, PGE, Tauron, EON i GZE. Także cała Polska będzie objęta tym nowym sposobem fakturowania. On, PGE, Tauron będą zmuszone to wprowadzić. Dlatego też wielu z Was dostało ostatnio pismo od swojego zakładu energetycznego, że z powodu koniecznych zmian w oprogramowaniu nie będą Wam czasowo wystawiane faktury aż do końca lipca 2022. Po to właśnie, żeby ten nowy sposób rozliczania prosumenta, czyli osób, które mają fotowoltaikę wprowadzić w życie. Ja dostałem tę fakturę od mojego widza Jarka, bardzo dziękuję za te faktury, dwie, ponieważ dostałem za okres marcowy i kwietniowy, marcowy po staremu, kwietniowy już po nowemu, z dość ostatnio popularnym w internecie zdaniem suma godzinowych sal dodatnich, suma godzinowych sal ujemnych. Za chwilkę wytłumaczę, o co chodzi z tymi sumami godzin dodatnich i dlaczego jest to dla nas bardzo korzystne, dla nas prosumentów, czyli tych, którzy posiadają fotowoltaikę. Zapraszam na film.